Witam serdecznie w archidiecezjalnym domu rekolekcyjnym naszego serdecznego przyjaciela Piotra. Witam Cię, Piotrze. Cześć, Tomku. Cześć, Piotrze. Cieszę się bardzo, że zechciałeś na naszej ławeczce zaborowieckiej wystąpić, podzielić się swoim świadectwem życia, tego pobytu tutaj. Powiedz, skąd do nas przyjechałeś? No, przyjechałem z Głogowa. Zaborowiec znam od bardzo wielu lat, bo jeszcze wcześniej tutaj przyjeżdżaliśmy na rekolekcję. Więc jest to takie, powiem, miejsce i okolica bardzo bliska mojemu sercu. Bardzo się cieszymy. Faktycznie jest nam dane widzieć się wiele razy w ciągu roku. Powiedz, czy liczyłeś, ile razy zawitałeś do Zaborówca podczas rekolekcji z postem Daniela? 2 lata temu, jak zaczynałem, to jeszcze liczyłem, a tak to... Przestałeś liczyć. Znaczy, bo to chyba nie o liczby chodzi. Oczywiście tak, masz rację. Wiesz, jak czuję potrzebę taką, że organizm mi mówi, że okej, fajnie by było coś ze sobą zrobić, albo zrób ze mną coś. Wysyłam Ci sygnały, tak, reaguj, pomarańczowa lampka. Pierwsze, co mi się lampka zapala, to Zaborowiec. Z postem Daniela. Zadbaj o mnie. Wrzuć na właściwy bieg. Wrzuć na właściwy bieg. Bardzo się cieszymy, w ogóle jesteś naszym pierwszym tutaj rozmówcą, takim powiedzmy cyklistą, bym powiedział konkretnym. Czy chciałbyś coś więcej powiedzieć o swoim sprzęcie, o swojej pasji i w ogóle tej formie dostrzegania piękna przyrody i okolicznych tutaj lasów, jezior i szlaków, tych takich nieoficjalnych? Może wiecie co, nieważny jest sprzęt w ogóle, jaki jest. Jak spinałem się z moim synem w Zakopanem gdzieś i po prostu stwierdziliśmy, że tam jest jakiś szlak, okazało się, że nie trzeba było ten sprzęt, który jest bardzo ciężki, nieść przez kilometr pod górę, no to mój syn już chyba chciał zrezygnować, ale widział, że ojciec się nie poddaje. A mocny zawodnik, tak, jest tam, tak, tak, determinacja. Tak, więc to, wiecie co, to determinacja, na czym by się nie chciało, czy się biega, czy się jeździ, czy no, oprócz hulajnogi oczywiście, które nie popieram. To tak. Po prostu ważne jest, żeby mieć ruch w ogóle, nie? I jeżeli chodzi o to miejsce, dzisiaj zrobiłem 30 km po lesie, super. Pojechałem do Włoszakowic. No, rower ma grubsze opony, żeby móc jeździć po lesie, więc to jest to jego taką, tak. taką zaletą. Jest ze wspomaganiem, więc tak na tych większych podjazdach czy piaskach w ogóle, gdzie normalnie się zawsze kopałem. Po prostu udaje mi się po prostu przejechać w ogóle. Tak. To tak jakby samochód miał 4x4, to ty tak. Masz ten rower z takim lekkim tam depnięciem. No, naładowanie miałem, jak wyjeżdżałem, miałem na 85 km, wróciłem, było, a zrobiłem 30, naładowanie pozostało na poziomie 79. Także wow, czyli niewiele. Mięśnie były bardziej zaangażowane niż elektryka w ogóle i myślę, że to chodzi. Tu w tym miejscu też spotkałem wiele osób, które przyjeżdża ze swoimi rowerami. Tak, to potwierdzam faktycznie. I naprawdę czy z kijkami chodzą, podziwiają po prostu okolicę, która jest czysta, piękna, z czystymi jeziorami. To jest też bardzo i ważne. Tak. Dzisiaj też odkrywałem las po prostu pełen dębów, buków, zwierzyny. No, raduje się serce i człowiek naprawdę, naprawdę, naprawdę odpoczywa w ogóle. No właśnie to, co powiedziałeś, bo to jest też taka symbioza, nie? Z jednej strony jest ruch, tak. Czyli coś, co po prostu motywuje ten nasz organizm do działania przez rower czy przez Nordic Walking, a z drugiej strony jest chwila refleksji, zadumy po prostu nad pięknem przyrody, jakieś zatrzymanie się w ciszy, w głuszy, można więcej zobaczyć, nawet samym sobą pobyć, nie? Usłyszeć. Tak, ze sobą pobyć, tak, to ważne jest. Nie, siedzę długo w mieście i miasto mnie męczy. Siedzę długo w biurze i biuro mnie męczy też po prostu. Dobrze, że znalazłeś pomysł, tak. Patent, jakąś alternatywę, odskocznię, nie? To ładowanie jest... akumulator. No, ja mówię, najpierw wydajemy dużo pieniędzy, żeby sobie popsuć zdrowie, a potem dużo pieniędzy wydajemy na to, żeby je odzyskać. To takie absurdy rzeczywistości, ale faktycznie. Tak, jestem teraz, że tak powiem, na tym drugim etapie, czyli trafiłem tu, bo trafił mi się zawał serca. Jestem ostendowany w 5 miejscach, ale też Bogu jestem wdzięczny w ogóle, bo tak za moje trudne doświadczenie, bo to sprawiło, że musiałem się za siebie wziąć. Wcześniej słyszałem o tym poście Daniela, ale jeździł, to mnie nie dotyczy, to nie o mnie Niech chodzi. Niech inni sobie Niech, jadą, tak, się męczą, tak. A ja tam swoją drogą, jest tak. Dobrze tak, jak jest. Nie? Tak. A ja odkryłem to miejsce fantastycznych, bardzo ciekawych ludzi, którzy przyjeżdżają, i młodszych, i starszych. Wspólnota jest faktycznie kapitalna. Tak, tak. I panią Ulę w ogóle, która razem z Romanem prowadzi w ogóle i te twoje fantastyczne towary, które proponujesz, w ogóle atmosferę, która tutaj jest. Tak jest. No, można by było pojechać gdzieś w inne miejsca jeszcze, nie?
No, ja powiem tak, no, zakochany trochę jestem w tym miejscu, w ludziach w ogóle, wiecie, nie? Relacje, oczywiście ta też przestrzeń duchowa w ogóle, nie? Codzienna Eucharystia, różaniec. Jeżeli ktoś ma taką nabożność i chce w tym uczestniczyć i dla niego jest to wzrost, to bardzo zachęcam w ogóle. Dla mnie to też jest taki czas spotkania się z Panem, żeby mieć taką intymność z innymi ludźmi, nie wiem, służyć do mszy. Tak. Mimo, że nigdy nie byłem ministrantem, to w pandemii odkryłem... Nigdy nie jest za późno? W pandemii odkryłem, że może być tylko ileś tam ludzi w kościele w ogóle, więc przy ołtarzu zawsze ich można było być więcej. Więc z musu zostałem, wtedy codziennie prawie chodziłem do kościoła i zostałem ministrantem w ogóle. Nie? Także jak jest pragnienie serca, nawet jeżeli trochę podbite jakimś drugim dnem, to tak. warto iść w tym kierunku. No, cieszymy się bardzo z tej naszej przyjaźni, z tego dobra, które też wnosisz, radości i inspiracji, bo nie ukrywam, że rower chodzi mi po głowie, ale to wiadomo, że dopiero jak się go trzyma i się wsiada na szlak, to dopiero jest to, co powinno być związane z ruchem, z tą formą spędzania czasu. Powiedz, czy są tu jakieś szczególne miejsca gdzieś właśnie w okolicy tych 24 jezior, które jakoś na tobie zrobiło takie wrażenie, albo o którym chciałbyś może jakieś słówko wspomnieć? No wiecie, odkryłem coś, co mnie ogromnie porusza zawsze, jeżeli o tym mówię, to gdzieś tam na dnie oka kręci się już łza w ogóle na samo wspomnienie, o człowieku tak zwanym Bartek z piekieł. Tak? Tak. Z piekła czy z piekieł, czyli część takiej miejsca tutaj, koło papierni, była chyba nazwana w ogóle takie siedzisko. Był to człowiek, który na początku XX wieku zamieszkiwał te terytoria, które po prostu po odzyskaniu niepodległości należały do Polski w ogóle. One zawsze były należały do Polski, no ale pod zaborami utraciliśmy niepodległość. Tak jest. I ten człowiek, jak dowiedział się, że prezydent Wilson, amerykański prezydent, przyczynił się do odzyskania niepodległości przez Polskę, to w swojej takiej mądrości postanowił usypać kopiec. Wiecie, spało się po kopiec Kościuszki, tak. Puławskiego, tak, w Krakowie, takie znane. Wielkim, zasłużonym, tak. A on postanowił tutaj na swojej ziemi po prostu usypać kopiec. Wdzięczność i trud, tak. Niesamowite. Może on nie ma 20 metrów wysokości, ale on robił to przez całe życie, słuchajcie, robił to systematycznie w ogóle, nie? Jakie miał narzędzia, które potem urdzewiały, które mu się rozsypywały, tworzył koszyki, potem nawet chyba w jakichś swoich tak ciuchach nosił i robił całe życie. I ta niezwykła miłość w ogóle do odzyskanej niepodległości, do ojczyzny. Docenienie tego, nie? Tak, tak. No, po prostu no, zawsze sobie zadaję wtedy pytanie, czy ja tak bardzo kocham ten kraj, jak ten człowiek w ogóle, nie? Wiem, tak. Że miałem bardzo takie babcie w tym czasie, które właśnie wróciły w ogóle gdzieś tam z Niemiec w ogóle, gdzie dziadek pracował w ogóle i zginął w pruskiej armii, wróciły do Polski, jak tylko ten kraj odzyskał niepodległość. I to jest coś niebywałego. Myślę, że tam stoi flaga amerykańska i polska. Tak, pamiętam to miejsce. Przy takim bardzo czystym jeziorku w ogóle, więc trzeba umieć odkryć to miejsce. Mhm. Jak jestem, lubię tam zajeżdżać, nawet posiedzieć i nie wiem, podziękować Bogu za kogoś takiego jak Bartek z Piekiełka. Tak? Mhm. Który miał inicjatywę. Tak. No, zachęcamy do tego, żeby kochać ojczyznę, żeby doceniać to dziedzictwo narodowe, które mamy. Tak. Tych, którzy walczyli o niepodległość, właściwie wszystko, co jesteśmy wspólnotą narodową. Tak. I też, no, żeby być gdzieś ponad podziałami, wzajemnie jakoś ręka w rękę, co dobrego możemy zrobić, doceniać przodków i też działać na ile możemy, tak żeby no, czujemy się Polakami, czujemy się patriotami, tak. Chcemy jak najlepiej dla naszej ojczyzny i dla nas samych, ale też tych pokoleń, które po nas Dokładnie, będą, prawda? Tak. Ale wiesz co, tak, może wyprzedziłbym twoje pytanie, bo coś bym powiedział o jedzeniu w ogóle. A właśnie, to może jeszcze ten wątek kulinarny. Kulinarny. No może tak, wiecie, tak być 10 dni na samych warzywach, no to dla faceta, który jest mięsożercą, to szału nie ma, nie? Tak. Ale słuchajcie, efekt, który jest potem w ogóle, nie? Jak ja mówię, kurczę, jak warto trochę tego czasu poświęcić, jak mózg mi lepiej pracuje po tych 10 dniach, jak czuję się taki naprawdę oczyszczony, jak czuję się lżejszy, bo za pierwszym razem straciłem
słuchaj, chyba z 12 kilo w ogóle, nie? Tak po 10 jeszcze w domu, jak ta, żona pilnowała. Była kontynuacja. Ja po prostu nie pamiętam, kiedy miałem 70, jak kiedy wszedłem na wagę rano. Słuchaj, w gaciach tylko, nie? Miałem... Najbardziej miarodajne ważenie, tak? A już byłem pod 90 w ogóle. Miałem chyba 76 w ogóle, nie? Ale wszyscy mówili, ty, co żeś z sobą zrobił, nie, że tak wyglądasz? A ja mówię, zawsze mówię, wiecie, kupiłem 3 marynarki od Pierre'a Cardena w ogóle, no i po prostu były tylko w rozmiarze 52, ja miałem 50... Załączyła się motywacja. Tak, a miałem 54 w ogóle. Albo jak ktoś mnie pyta, dlaczego tu przyjechałem, no bo mi żona kazała. Wolności serca żona mi kazała, więc nie sposób było postąpić inaczej. Dokładnie tak. Ale faktycznie, to ten spadek wagi, poczucie humoru, które po tobie widać i taka radość, aktywność, mimo takich trudów, no bo takie doświadczenie zawału, no to też gdzieś tam to myślenie przeformatowuje w środku, że trzeba coś zrobić, może gdzieś inaczej spojrzeć na swoje menu, na swój talerz, na swój styl życia, ale ty dokładnie wykorzystujesz tak to wzorcowo. Bardzo ci dziękuję serdecznie. Robię, wiesz co, jeszcze tylko powiem, że tak, że no, jutro będziemy się martwić, dzisiaj nie będziemy się martwić, tak to mówi takie małżeństwo żydowskie w getcie. Jutro się będziemy martwić, ale teraz jadę na deskę surfingową. O, i to piękna puenta dla naszej rozmowy, deska surfingowa po jeździe rowerem. Życzę ci dobrych wiatrów. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, dzięki. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia.